Hej, siemanko, witam wszystkich bardzo, bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Lordy Randy Aftermath, gdzie w poprzednim odcinku dużo się działo, dużo się zmieniało. Niestety nie nadążałem z relacjonowaniem tego, co się dzieje. Wiele rzeczy mnie prawdopodobnie ominęło. Cóż, bieganie za tym wszystkim jest bardzo, bardzo trudne i osobiście chciałbym umieć rozgrywać to w taki sposób, żeby bez problemu móc nagrywać, łapać wszystko to, co robią nasi gracze. Miałem kiedyś taki fajny pomysł, żeby poprosić 12, no w sumie 11 osób, żeby każda z nich nagrywała to, co się dzieje z perspektywy konkretnej nacji. No niestety pomysł nie wypalił, za mało chętnych, a ja nie mam tyle czasu, bo motyw miał wyglądać tak. Mamy 11 chętnych osób plus mnie, czyli 12 osób, które będą nagrywać jedną konkretną nację. Filmiki później są przesyłane do mnie, to jest bardzo dużo materiału, bo każda rozgrywka ma jakieś, nie wiem, może półtorej godziny. To jest bardzo dużo materiału, to jest spora ilość gigabajtów na dysku. I przejrzenie wszystkiego, całego materiału, połączenie tego tak, żeby w trakcie rozgrywki widzieć, co kto robi, gdzie wyrusza swoje jednostki. No i obraz miałby być podzielony na różne części, gdzie tu na przykład pokazuje ciekawszy moment, on się zmniejsza, żeby pokazać dwa ciekawe momenty, może 3-4, które dzieją się w międzyczasie. No tak, i coś mi chodziło, ale no cóż, nie wyszło, nie wypaliło, a to jest naprawdę bardzo dużo roboty. Efekt mógł być naprawdę bardzo, bardzo fajny, ale patrząc na ilość ludzi, jaka mnie ogląda, to jest praca niewarta świeczki. Gdybym miał taki projekt zrobić przy, powiedzmy, 5000 widzów, to nie byłoby dla mnie problemu, bo to jest ilość widzów, która to byłaby praca, która byłaby naprawdę warta robienia tego, bo mimo wszystko to jest naprawdę dużo czasu do poświęcenia. To nie jest godzina, dwie, trzy. To by było przynajmniej 24 godziny ciągłej pracy poświęcone. Gdybym miał nagrywać to w ogóle sam, to przynajmniej byłoby 18 godzin samego nagrywania. A tego na pewno by mi się nie chciało. Montowanie, składanie, efekty, wszystko to jest naprawdę dużo roboty, więc no trudno. Dobra, ale wracając do tego, dużo się działo, dużo się walczyło. Na razie na linii wiodącej w ilości zajętych control pointów w górę o Forsaken i zaraz za nimi Twilight Clan. Krasnoludy dostają troszeczkę w pierdziel. Teraz są swoje punkty kontrolne. Mieli ich 12, teraz mają ich 6. Zobaczymy, jak się teraz wybiją pozostali. Dark Horde będzie próbował zaatakować Sunwell. Na razie to jest zbyt mała ilość jednostek, żeby mogli cokolwiek tutaj zdziałać. Tym bardziej, że nawet wizualnie tutaj jest o połowę mniej niż po drugiej stronie. Chyba że zaraz jakiś przyjaciel będzie czy coś. No nie wiem, zobaczymy. Wiemy, że najśmieszniejsze, przyszedł Tuka, który naprawił to i w momencie, kiedy to naprawił, stał się Wretched i teraz jest dupa blada. No naprawdę, ja po prostu pizłem śmiechem jak długi. Dobrze, a jeżeli chodzi o pozostałe, Dalaran tutaj wspiera bardzo mocno swojego towarzysza Krasnoluda. Płonący Legion, o Jezu, Płonący Legion to naprawdę bardzo mocno manewruje w tej nazad, zabierając, atakując, przejmując, wkurzając, gnojąc. O Jezu, naprawdę dobrą robotę robi. Dobra, zobaczmy, co się będzie działo dalej po tych jakże nudnych 4 minutach czekania. Czas. Start. Tutaj Makteridon sobie leży, niezniszczalny. Właśnie o co chodzi? Jego trzeba wskrzesić? This is Trolls vs. All game? You know? What the fuck? Are you crying? That you can absorb Sunwell, right? Czy ktoś to absorbuje? Nie, raczej nikt nie absorbuje. No, this is a game you just cry, to be honest. I thought this Devil May Cry was for fake. Nie wiem, co tutaj się dzieje. Natomiast jednostki tutaj... Arthosa się przygotowują na srogą walkę. Koszary są budowane. Na pewno będzie stały napływ jednostek. Jeżeli chodzi o Wretched, to ja nie wiem. Oni już chyba zaprzestali gry. Bo przypłynęli, wsadzili swoje jednostki i teraz tak sobie siedzą. Co się dzieje tutaj?
No, dyrektor próbuje przejąć Baradins Hold. No, prawda. Uda mi się to, to nie jest jakieś... jakiś wielki wyczyn. De facto mają dwa punkty kontrolne, więc coś jeszcze mogą zrobić. Scarlet Crusade płynie gdzieś w pizdu, nie wiedzieć po co. Może będą chcieli zaatakować? Nie wiem. Jeżeli chodzi natomiast o Northrend, no Northrend wygląda w miarę spokojnie. Tutaj jednostki płonącego, nie płonącego, tylko kultu próbują wedrzeć się do środka nowego Dalaranu, który jest pod władzą Manves Ulimo. Ale, no nie powiem sobie, nie ma tutaj najmniejszych szans. Zaraz Kertuzat znowu padnie. No tak, oczywiście, umarł, nie żyje, co za pokrak. Oczywiście, że to nie jest tak, że ja chcę go specjalnie obrazić czy coś. Po prostu sobie tak komentuję frywolnie, mówiąc, że o Jezu, pokraka. Sam bym pewnie zagrał o wiele gorzej, więc ja tutaj nawet nie będę się porównywał czy coś. Co się dzieje tutaj? Krasnolud został sam, czeka sobie, Magterinon leży. No i co z tego, że leży, co niech se leży. No ale tutaj coraz więcej jednostek się zaczyna prezentować. Jak tak dalej pójdzie, to tutaj za chwilę może być naprawdę sroga walka. Co się dzieje? Tutaj jednostki plagi czekają. Nie wiem czemu nie pomagają swojemu przyjacielowi z Dalaranu. Z kultu. Ale co najdziwniejsze, bardzo dużo jednostek Manwe zaczyna umierać. To nie jest tak, że kult sobie nie radzi. Tutaj bym powiedział, że właśnie sobie całkiem dobrze radzi. Jak mimo takiej małej ilości jednostek, która się tutaj znajduje. Tutaj cały czas przyzywane są te elementale prydu. Właśnie, chciałem zobaczyć, jak to się tworzy ten most, bo tutaj już jest całkiem sporo jednostek. Mamy Eldernadoxa, mamy tutaj jakiegoś smoka. No moje, Eldernadox powinien wraz z tymi frajerami przelecieć dalej i atakować. O, została utworzona ścieżka, teraz można będzie spróbować przejść do Dalaranu. To może okazać się naprawdę ciekawe w tym momencie, bo Manwe ma coraz mniej jednostek, a na samym spamie daleko chyba nie zajdzie. No i Jezu, to mi się wydaje, że nowy Dalaran zaraz upadnie. To będzie naprawdę nieprzyjemna sytuacja ze strony naszego przyjaciela. Manwe tutaj musi naprawdę mocno się postarać. Co się dzieje tutaj? Czy tutaj doszło do walki? Nie, tutaj na razie lurowanie, zbieranie jednostek. Łomatko, dwa protodrejki. No i jednostki Scarlet Crusade, które atakują z zaskoczenia, tak trochę od tyłu. Ja na ich miejscu bym poczekał do momentu, w którym ruszą. W którym ruszą na Sunwell, żeby móc wesprzeć towarzyszy krasnoludów. No niestety, w tym momencie to jest taka trochę przegrana walka, bo tutaj coraz więcej jednostek przychodzi, coraz więcej jednostek się pojawia. Teraz krasnolud powinien ruszyć do boju, powinien ruszyć ze wsparciem. Jeżeli nie ruszy, to będzie naprawdę bardzo kiepsko. Natomiast Dalaran, nowy Dalaran właśnie upada. Coraz więcej jednostek przechodzi przez most. Coraz więcej jednostek znajduje się w nowym Dalaranie, a tylko tych paru magów nie jest w stanie się wybronić. Oni nie są w stanie ze swoją magią, ze swoimi przywołanymi jednostkami, swoimi elementalami chyba prądu, elektryczności, piorunów, może być, cokolwiek zrobić. Dalaran, nowy Dalaran właśnie upada. Zaraz z niego nie zostaje. Wieżyczki zostają zniszczone. I osobiście... O matko. Arthas zaraz umrze, a to będę kurde miał bekę nieziemską, bo dla niego to nie jest dobry deal. Umrzyj. Bardzo, kurczę, bardzo blisko. Najgorszy deal ever byłby. Naprawdę byłby to najgorszy deal ever. Trzeba przyznać, że te wieżyczki są naprawdę bardzo, bardzo potężne. Tutaj wszystko naprawdę mocno bije, to jest naprawdę potężna forteca. Ale napływ jednostek był zbyt duży, tym bardziej, że oni jeszcze przychodzą spod ziemi. Ojejku. Dalaran upadł. Nowy Dalaran upadł. The magic and the secret lost of the world forever. Bardzo mi przykro. Co się dzieje tutaj? No, Scarlet Crusade nie dało sobie rady, musieli się wycofać do Ghostlands. Albo jeszcze głębiej w pizdiet. How will you give it to since Mage is dead? You lose all you played. No nie wiem o co chodzi. Krasnoludy mają już tylko 3 punkty kontrolne. Kto je przyjmuje? Bo to teraz mnie ciekawi.
No nie gadajcie, że trolle. Ja pierdzielę. Trolle zaatakowały i przejmują tutaj całe terytorium Krasnoludów. Co się tutaj dzieje? Co się tutaj dzieje? Czyżby Dark Horde była w przymierzu? Z tymi? Z trollami? Halo? Ja. Dark Horde jest w przymierzu z trollami. Jeżeli są z Modertron, to są w przymierzu. Bardzo ciekawe. A tutaj oczywiście nic się nie dzieje. No, może dosyłane jest parę jednostek. Nic ciekawego. No, na nich nie ma już co patrzeć. Błękitny smok. Happy birthday. Czyżby atak? Wow. Co? Wróć, bo teraz kurczę, nie skumam, o co chodzi. Oni się przedeleporto... O ja pierdziel. Ale bzdura! Nie rozumiem osobiście tego, co się teraz tutaj stało. Mamy tutaj Bilgana, mamy tutaj Brana, mamy tutaj Magniego, mamy Falstada. No, że przed chwilą byli tutaj, ale wszystkie te jednostki zostały wysłane w pizdu do domu. Do Ironforge. No, oczywiście ja rozumiem, żeby to nie zostało przejęte, bo to bardzo ważne jest, żeby takie punkty kontrolne zostawały w domu. No ale teraz kurczę, w momencie kiedy oni przejmą Sunwell, dzięki tutaj swoim oczom Kiliedena, no to już jest takie trochę przegrane. Tutaj Sunwell zostanie teraz zdobyte, a jedna z jednostek Dark Horde zostanie wzbustowana o ileś leveli. Chyba, że przyjdzie Twilight Clan i zrobi zupełnie coś innego. Happy birthday to you. Czy ty masz w ogóle jakiś przyjaciół? Nie. No to jest ciekawe. Dobra, ja nie będę tutaj blokować. Widzę, że tutaj jednostki właśnie Happy'ego się zbierają na przyśle Tandola. Niestety nie odbudują go i to jest dla niego naprawdę bardzo duży cios w nos. Musiałby przesyłać swoje jednostki, ale to też nie ma sensu. Tutaj mamy Thinking of Yog. Czy oni będą chcieli ruszyć do Dalaranu? No bardzo, bardzo by się przydało. Czemu on... Happy, czemu nie przejmiesz sobie tutaj tego control pointsu? Nie przejmiesz sobie Stormguardu? Tam nie chce się czepiać, nie? Mniejsza, nie będę tutaj nic mówił. Uuuu, co tutaj się stało? No, Horda próbuje się odbudowywać, będzie nudzić. Po co on przywołuje te wilki? Bez sensu. No, dopływać teraz? Jeżeli chodzi tutaj o same, to tak jak mówiłem. Magni Brunswick Great Kingdom Fallen! Co? Halo? Ha. Nie wiem, o co chodzi. Będę robić Taurisiana. Dark Iron Dwarfsy. Będzie połączenie Twilight Clanu z Krasnoludami. To jest jedyna opcja dla naszych towarzyszy Krasnoludów, żeby teraz jeszcze jakoś się tako wybić. Muszą jak najszybciej przejąć kilka punktów kontrolnych, wyruszyć tutaj na południe do The Burning Steps, wejść w Blackrock Spire i później zacząć przyzywać swoich bohaterów, swojego Ragnarosa. No tutaj jest kilka jednostek, jakby się nazywacie, troli, ale to nie jest duża ilość. Dadzą sobie krasnoludy bez problemu z nimi radę, o ile nie zostaną przyzwani czy coś. Co tutaj się dzieje? Tutaj widziałem jakieś ruchy, ale tutaj ewidentnie nic się nie dzieje. Wow! Stratholm jest zdobywany po raz kolejny z rąk płonącego legionu. Osobiście już sam się gubię w tym, co tutaj się dzieje. Dalaran jest niszczony do końca. Nie pozwolą na to, żeby tutaj cokolwiek zostało. Dalaran ma już tylko 5 punktów kontrolnych. No, Malik ruszył w kierunku pozostałości budynków Manwe. Przejmuje sobie ten punkt kontrolny. A to jest śmieszne, bo tego jednak nie można przejąć. Tutaj doszło do jakiejś walki. Aha, to jest to samo. Tu się walczy? Nie? Tu się walczy? Kurde, ktoś mnie tutaj cały czas tyrpa. Weźcie się, odczepcie, bo sobie, kurczę, chcę zrobić coś innego.
O nie, no naprawdę? Jednostki. O Jezus Maria, no to będzie naprawdę smutne. Nie dość, że jesteś słaby, nie masz zbytnio jednostek. Żeś się wytelepał i teraz co? I teraz sobie czekasz. To jest ten jeden protodrake by was wszystkich zjadł. Nie wiem, czy jest sens nawet oglądania tego. Co tutaj jest? Jednostki. Wow! Horda będzie chciała tutaj przylecieć i zdobyć Warsong Hold. Albo się mylę. Husej Ceł. Tak, to jest to, co tam myślałem. Krasnoludy teraz idą w kierunku Syringorge. Wraz z Taurisjanem, mam nadzieję. Chociaż go tutaj w sumie nie widzę. Halo, Taurisjan. Hello, Taurisjan. No, ale troll już się przygotował. On wiedział, że do tego dojdzie. On wiedział, że wkrótce przyjdą jednostki. Wkrótce będzie walka. Tak jak wspominałem, Warsong Hold został odnowiony, został zbudowany. Horda wraca. Ma już 5 punktów kontrolnych, oni dalej walczą. Oni pokazują, że mimo wszystko stać ich na coś więcej i będą atakować, będą się bronić. Tutaj, ujej, ujej, ujej. Silverhand, w sumie Scarlet Onslaught, ruszyło dalej. Będzie teraz walczyć z plagą i pozostałościami Forsakenów. Co tu się dzieje? Tutaj się dzieje, tutaj wojska ruszają, przemieszczają się, ale nie wiem po co. Gdzie? Zostaliście zaatakowani. Na dole trwa walka, która się skończyła. Teraz idą zamienić się w Dark Iron Gorsze. Ło! Zaraz kurde się zdziwisz, stary. Wystarczy, że tylko przejdzie tutaj, to zostanie odnowione. Dark Iron Dwarfsy powstały, wojsko przyszło. No to teraz tylko go podrzucić. Halo. Rysian, walczcie! No to już nie przeżyje. Tutaj nie masz szans, żeby to przeżył. Zostaliśmy Taurisian sobie dał zaatakowani. spokojnie radę. No i teraz jest szansa na. Aha, widzę, że to już nie ma, więc przejdźmy sobie na krasnoludy. Czy one mają już sojusz? Nie, jeszcze nie mają, ale to jest chwila, moment, żeby do tego doprowadzić. Atakują nasze oddziały. Co tutaj się dzieje? Harbor, Menetix Harbor został nieprzejęty, więc kolejne punkty dla Dark Iron Dwarfsów. Teraz najważniejsze, żeby połączyli swoje siły z Twilight Clanem, żeby nie pozwolić Forsakenom na takie panoszenie się. Bo to może doprowadzić do tego, że jednostki nieumarłych przejmą cały kontynent. O! Duża ilość wojsk Scarlet Anslav rusza w kierunku Forsaken. Zaraz odebiją Lordaeron. Zobaczymy, co się wtedy stanie. Czy wtedy będzie jakiś event? Na północy, oczywiście, Kargat przejmuje całą moc Studni Słońca. To jest naprawdę jeden wielki śmiech na sali, bo krasnoludy tak łatwo to oddały. No ale rozumiem też z jednej strony. No, krasnoludy są teraz w przymierzu z Dragonmaw Clanem. Mają łącznie 12 punktów kontrolnych. Teraz są w stanie ruszyć w kierunku Dark Iron Horde, zacząć niszczyć go od środka, żeby musiał opuścić to miejsce. Jeżeli zrobi to bardzo szybko, nie zdążę na tyle szybko, żeby to przejął. A na północy, Horda walczy z Scourge i wygrywa. To jest dopiero ciekawe. Wydawałoby się, że jednostki Hordy już dawno wyszły z gry i nie ma sensu cokolwiek robić. A tutaj patrzcie, taka niespodzianka. Jednostki Hordy całkiem dobrze dają sobie radę. I teraz jedyne, co mogą zrobić, to iść dalej, iść naprzód, walczyć z plagą oraz z kultem. Chociaż mimo wszystko wydaje mi się, że tutaj cały czas napływ jednostek może mieć naprawdę mocne piętno na jednostkach Hordy. Weźmy pod uwagę to, jak są rozdzielone upgrade'y. No niestety, u kultu tych upgrade'ów nie ma, natomiast u Scourge, u plagi, te upgrade'y są na wiele wyższym poziomie niż u naszych drogich hordziaków. Horda niestety w tym momencie zaczyna upadać, zaczyna umierać. Drektar musi się wycofać. Nie wiem, czy przyzywanie coraz to większej ilości jednostek to dobry pomysł. One będą umierać, chociaż
To są ataki w plecy, to może nawet przynieść dobry skutek, jeżeli będzie cały czas napływ, musi być cały czas napływ, więcej jednostek, więcej jeźdźców, wilkołaków. Taurisian, co się dzieje z Taurisianem? Tutaj niszczą, tutaj walczą, tutaj coś się dzieje. Jednostki Zul'jina walczą tutaj ze sprzymierzonymi siłami Twilight Clanu Dark Iron Dwarfsów. Niestety to nie ma żadnej opcji na wygranie. Południe odcięte jest przez przeszłość na dole. A nie, ono zostało odbudowane. No teraz może być troszeczkę problem. Chociaż w momencie, jeżeli przejmą jeszcze Outland. Panie. Jak teraz wejdą w Outland i zaczną wszystko wybijać, no mogą naprawdę srogo zrobić. No i niestety, co się stało? To dostał. Rend Blackhand na 15 poziomie. I to jest dobre pytanie. Jakie oni w ogóle mają eventy? Co oni mogą... Kogo mogą przyzwać? Mają Renda Blackhanda na 15. Rend. Ok. Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. I did not expect that. Atakują nasze oddziały! No w tym momencie oni się teleportują. Prawdopodobnie do... do Outlandu. Wow! Kto by przypuszczał się, że teleportują się w to miejsce? No ja, bo jeszcze tego nie przejęli. Co za mózgi. Jest tu z nimi Nefarian. Na 10 poziomie. Ło kurczę, to też jest potęga. Halo, krasnolud. Musicie pomóc. Albo się wycofać. Halo. Ale to już jest dziwne. Dobra, żeby nie było. Co się dzieje tutaj na północy? Jednostki hordy zostają niszczone. Praktycznie Warsong zostaje przejęty, zdobyty i nie będzie już co zbierać. Bardzo, bardzo mi przykro. Jeżeli chodzi o północną część królestw... Co się stało? Słyszę takie dźwięki, to znaczy, że coś się stało. Lordaeron został przejęty? Tak, chyba tak. Czy w tym momencie jest jakiś event, jak się odbije Andorhal, Lordaeron i Stratholm? GG for Twilight Council and Dark Iron. Atakują nasze oddziały! Czyżby przegrywali? Ale srogo przegrywają. Chłopaki, wy musicie ruszyć do walki, albo się wycofać. Musicie zebrać jednostki, bo tak, kurde, nie wiem, podsyłając, wracając, nic nie zrobicie. Atakują nasze oddziały! Nie rozumiem waszego podejścia, nie rozumiem waszej taktyki. Halo, Happy! Co ty robisz? Nie. O, Dalaran będzie chciał przejąć tą wyspę, ale tutaj jest za dużo jednostek, więc sobie nie da rady. Natomiast tutaj jest mocna walka. Nefarian? Potężny proto-drake atakuje i całkiem dobrze sobie radzi. Tutaj nie widzę specjalnie problemu z jego strony. O Jezu, jakie obrażenia tu lecą. Tutaj niszczą, tutaj walczą. No moje mimo wszystko jest ich stanowczo za mało. Bez wsparcia ze strony Twilight Clanu to nic nie da. Wy będziecie tylko powoli po kolei wybijani. Widzicie? W tym momencie straciliście całkiem sporo. To jest bardzo słabe. Co się dzieje tutaj? Scarlet Onslaught dalej atakuje. Idzie po kolejne budynki, po kolejne punkty kontrolne swoich nieprzyjaciół Forsakenów. Balnazar został przejęty. Wygląda to niezwykle ciekawie. Derskant nadal stoi. Eastern Plagueland tutaj sobie dalej stoi. Co tutaj się dzieje? Tutaj nic się nie dzieje. Nuda. Na dole dalej walka. Na dole dalej jakoś walczą, próbują. Ej, ale tutaj chyba sobie całkiem dali radę. Really? Legion? Really? Czyżby Legion zaatakował? Tak, Legion wkurza, Legion denerwuje, atakuje Outland! Atakują nasze oddziały! Czy oni teraz są w przymierzu? Halo? Halo Outland? Nie.
Messer Pazur nie jest przymierzył z krasnoludami, ale cały czas go będzie tutaj dręczył, męczył, denerwował. Bardzo dobre, bardzo dobre rozwiązanie. A co tu się dzieje? Ja na miejscu Dragon Twilight Clanu bym poszedł tutaj. Zajmował te, tutaj jakiś punkt kontrolny, bo jest. Darmowe przychody, no halo. To nie jest nic wielkiego, co możecie teraz zrobić. Ruszyć tutaj, zająć to, Temple of Earth. Tutaj jakieś bonusy z tego są. No, trolle nadal nudzą. No ale to już taka ich rola. Forsakeni się zbierają. Na razie mamy lekki zastój, więc ja postaram się w następnym odcinku zacząć już z grubej rury, jak będzie się coś działo, będzie walka. A tymczasem bardzo serdecznie wam dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!